Bardzo serdecznie witam Was wszystkich w kolejnej odsłonie tego wielkopostnego cyklu Jaskini Słowa, twarzą w twarz. Okazja do tego, by zrozumieć jakoś głębiej Słowo Boże, by je poznawać, by odkrywać w tym Słowie Bożym także takie swoje osobiste spotkanie z Jezusem. Dziękuję Wam, którzy udostępniacie te nagrania dalej, puszczacie je dalej, zachęcając, by ktoś jeszcze je usłyszał. To bardzo dla mnie też i ważne. Cieszę się, że coraz więcej wyświetleń tych filmów widzę. Dziękuję także za przesłane sugestie, komentarze, za po prostu miłe słowa, które dostaję. To także dla mnie ważne, więc proszę o kolejne komentarze, o sugestie tego, co mogę zrobić, czy jak prowadzić te nagrania. Dziękuję także za wsparcie na zrzutce, za konkretne wsparcie finansowe projektów w związku z zakupem jakichś tam mikrofonów, oświetlenia itd. Co tutaj robię, to na pewno się to przyda. Link jest pod filmem. Zaczynamy kolejne spotkanie. Dzisiaj takie troszkę inne. Zawsze zachęcam do tego, by mieć przed sobą Pismo Święte, mieć przed sobą ołówek, kartkę, coś do pisania notes i notować. To, co próbuję tutaj nieudolnie komentować, notujcie, podkreślajcie, żeby to było punktem wyjścia do naszej osobistej rozprawy ze sobą, do naszego spotkania z Chrystusem. W tych 40 spotkaniach jesteśmy gdzieś prawie już w połowie. Jesteśmy prawie w połowie i dotykamy w każdym jakiegoś aspektu naszej relacji z Bogiem, naszego przeżywania wiary, naszego przeżywania relacji z drugim człowiekiem, bycia w Kościele. Jeżeli to tak dobrze przeżyjemy, naprawdę kilkanaście medytacji, czy kilkadziesiąt nawet, to myślę, że głębiej, mocniej możemy przeżyć tajemnicę Wielkiej Nocy. I dzisiaj tekst, który trochę łączy i początek Wielkiego Postu, i jego koniec. Oto Ewangelia świętego Jana, rozdział 3, wersety od 1 do 20, do 21. A nawet pewnie troszkę mniej. Nie będę o wszystkich tutaj mówił, wszystkich słowach, wszystkich wersetach, ale do osobistej lektury. To jest jakaś całość, jest to rozmowa Jezusa z jednym z faryzeuszów, z człowiekiem dość bogatym, dostojnikiem, z Nikodemem. Rozmowa z Nikodemem, który pojawia się w Ewangelii świętego Jana trzykrotnie i każde spotkanie zadziwia tym, kim on jest i jak bardzo on przybliża się do Jezusa. No ale po kolei zaczynamy od początku. Rozmowa z Nikodemem. Nikodem przychodzi do Jezusa w nocy. Przychodzi nocą. To niezwykła pora na rozmowy, na spotkania. Przychodzi nocą. Noc w Ewangelii świętego Jana jest takim znakiem z jednej strony zła, fałszu, niewiedzy. Kiedy Judasz zdradził, to ewangelista Jan podkreśla, że była noc. Być może chodzi o jakąś obawę przed innymi. Nikodem woli się ukrywać, woli, żeby inni go nie widzieli. Jest w końcu faryzeuszem, jest w końcu dostojnikiem, ma swoją pozycję, a spotkanie z jakimś mało znanym, nie do końca znanym Jezusem może przysporzyć mu konkretnych trudności czy problemów. Więc być może ta noc jest obawą przed, żeby inni go nie widzieli. Ale ciekawa jest też myśl Talmudu, myśl uczonych żydowskich, którzy mówią, że noc jest najlepszą porą na studiowanie Słowa Bożego, na studiowanie Tory.
tym duchu faryzeusz przychodzi do Jezusa, który sam jest tym słowem, które stało się ciałem, przychodzi do Jezusa, żeby poznawać Torę, żeby pytać. Ma konkretne pytania, które chce postawić Jezusowi. Czemu Tora ma być lekturą nocną, studiowanie Tory nocą? Bo Bóg stwarza świat w ciemności, to jest noc stworzenia. Mamy noc wyjścia z Egiptu, noc wyzwolenia. My, chrześcijanie, mamy noc narodzenia, mamy wreszcie noc zmartwychwstania, noc zbawienia. A więc przychodzi porą nocną i ma pytania. Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Więc po co przychodzi? Do Jezusa się zwraca z wielkim szacunkiem. Nazywa go nauczycielem, nazywa go rabbi, mój nauczycielu. Nazywa go człowiekiem posłanym przez Boga. Wiemy, że od Boga przyszedłeś, że jesteś nauczycielem. Ale czy Jezus stał się jego Panem? On zachowuje się w taki sposób, jeśli przeczytamy dokładnie tę rozmowę, w taki sposób trochę nielogiczny, trochę jak dziecko gdzieś zabłąkane, trochę nie rozumie. Taki nieokreślony. I słyszy słowa Jezusa: jeśli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jezus mówi o powtórnym narodzeniu, o narodzeniu w takim dorosłym wieku i bardzo dosłownie Nikodem w 4 wersecie odpowiada: jakżeż mogę się narodzić, jeśli jestem starcem? Mam powtórnie wejść do łona matki, narodzić się? A Jezus mówi: jeśli ktoś nie narodzi się z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Trzeba się powtórnie narodzić. Na to Nikodem mówi: jakżeż to się może stać? Jest konkretna rozmowa, konkretne pytanie. I zanim je zadał Nikodem, on przychodzi i pierwsza wypowiedź nie jest pytaniem, ale wydaje się, że Jezus dotyka w Nikodemie jakiegoś najważniejszego pytania. Dotknął jakiejś jego bezradności, zagubienia. Tak właśnie reaguje Nikodem, jest ewidentnie zagubiony. W jego odpowiedzi też kryje się taka pewna, tak, może obawa, jakiś bunt, opór. Jakże się to stanie, kiedy jestem starcy? Mam powtórnie wejść? On jakby broni się przed słowem Jezusa, ponieważ być może przeczuwa, że to słowo domaga się czegoś radykalnego od jego życia, które tak naprawdę powoli się kończy. Więc Nikodem tym swoim stwierdzeniem jakby kłóci się z Jezusem. Mówi jakby: nie, tylko nie to, to jest dla mnie niemożliwe. Ja jestem stary, jestem już za stary na takie przeobrażenia, na taką zmianę. Jezus dotyka czegoś bardzo ważnego w życiu Nikodema. Co więcej, jeśli przeczytamy wcześniej, co się dzieje w Ewangelii świętego Jana, Jezus wyrzuca stoły bankierów, przewraca stoły tych, którzy sprzedają woły, baranki, gołębie, bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni i zaraz potem przychodzi Nikodem. A więc Nikodem w jakiś sposób chce dowiedzieć się czegoś więcej o Jezusie. Jezus coś w nim poruszył, coś w nim ważnego otworzył. Zobaczcie, jakaś niepewność, jakieś zagubienie Nikodema i konkretne pytania, które się w nim rodzą. I tak naprawdę może dzisiaj chciałbym, żebyśmy się na tym skupili, na tych pytaniach. O co tak naprawdę chodzi w życiu?
Za czym ty tak gnasz? Po co ci to, co masz? Czym ty żyjesz? Dalej, czy są w tobie przestrzenie jakiegoś niepokoju? Czy jest coś, co ciebie niepokoi tak poważnie i głęboko? Czy masz jakieś obawy? O co te obawy? Czy masz odwagę o nich mówić? Czy masz odwagę o nich w ogóle myśleć? Nie tyle nawet dzielić się z innymi, co po prostu mówić o nich samemu sobie. Czy są sprawy, o których wolisz nie mówić? O których wolisz nie rozmawiać, nie myśleć nawet? Nawet w rozmowie z Jezusem. Czy są takie sprawy, których wolisz nie poruszać nawet z Jezusem? Wolisz ich nie dotykać? Obawy? Jakiś niepokój serca? Może w kwestii wiary, może w kwestii życia, może w kwestii siebie? To, że ich nie wypowiadamy, to nie znaczy, że one znikają, że ich nie ma. To też ważne, żeby mieć odwagę przychodzić do Jezusa ze wszystkim. Nikodem przychodzi, mając swoje pytania, i może dlatego też to jest noc, bo Nikodem ma pytania, które są jego ciemnością, które potrzebują światła. Ma w sobie noc, która potrzebuje światła. I oto nocą noc przychodzi do światła, by uzyskać odpowiedź. I słyszy piękne słowa. Trzeba wam się powtórnie narodzić. Narodzić się z ducha. Narodzić się z góry. Trzeba wam się powtórnie narodzić. W trzecim wersecie czytamy o tym. Narodzić powtórnie, ale trzeba wam się po polsku, trzeba wam się narodzić, natomiast trzeci werset w języku greckim, on brzmi troszkę inaczej, bo tam jest strona bierna. To znaczy, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony powtórnie, to jest oczywiście znowu ta Boża bierna strona, to Bóg ma nas zrodzić. Dalej to słowo powtórnie ma dwa znaczenia. Może znaczyć zarówno powtórnie, na nowo, ale też i z góry. I wielu komentatorów uważa, że tutaj są być może dwa znaczenia, czyli że trzeba wam się narodzić z góry. Trzeba byście zostali, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z góry, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Tak by ten werset trzeci trzeba przetłumaczyć. Narodzić się powtórnie, narodzić się z góry. Chodzi więc o to, żeby Bóg przekazał nam nasze prawdziwe życie, nasze nowe życie. I to może być tajemnica chrztu, tajemnica naszego wchodzenia w więź z Bogiem, ale także nawrócenia, bo nawrócenie to jest rodzenie się nowego człowieka. Nie chodzi o to, by nawracając się przypudrować sobie nosek, ale nawracając się mamy dostać nowe ciało, mamy zmienić ciało, mamy się powtórnie narodzić. To ma być taka zmiana w człowieku. I warto, żeby w naszej medytacji te słowa Jezusa o nowych narodzinach wniknęły w nas. Tak głęboko, jak one głęboko poruszyły serce Nikodema. Mamy swoje przywiązania, zwyczaje, mamy swoje takie skostnienia, w których to słowo nas dzisiaj obnaża. Możemy natchnienia Ducha Świętego w sobie bardzo łatwo gasić, mieć swoją jakąś rytualność, obrzędowość, trzymać się tylko tradycji, zwyczajów i schematów i nie pozwolić się duchowi poprowadzić. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha, bo nie wiesz, skąd pochodzi wiatr, dokąd podąża, którędy biegnie. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. A więc to werset ósmy powinien być okazją do tego, by Panu Bogu zawierzyć siebie, ale też zapytać, na ile ja pozwalam się porwać Duchowi Świętemu. Na ile ja słucham tych Bożych natchnień Ducha Świętego, a nie jestem tylko skupiony na tym, co jest zawsze, na tym, co jest takie stałe, co jest takim moim schematem. To jest częste w Kościele, jeśli życie parafialne, takie z życia wikariusza, mogę wam powiedzieć,
Częste jest w kościele takie mówienie: nigdy tak nie było. Księże, zróbmy może coś. Nie, bo nigdy tak nie było. A druga myśl: nie, bo zawsze było tak. Albo że zawsze było w ten sposób, albo że nigdy tak nie było. To są takie dwie kotwice, które topią bardzo szybko wszystkie inicjatywy, które się chcą dziać. Nie mówię po to, by się skarżyć, ale tak czasem mamy i tak możemy mieć też w życiu. Ponieważ tak nigdy nie było, tak nigdy nie będzie. Dla Nikodema, starego człowieka, ta rozmowa z Jezusem była początkiem nowego życia, nowego myślenia, nowej też wizji powołania. On całe życie oddał Bogu, bo był faryzeuszem. Ale w ten sposób, no chociaż był już starcem, no otrzymuje to nowe powołanie. I słyszy bardzo piękne słowa, które dzisiaj też warto, żeby były naszą modlitwą. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba by wywyższono Syna Człowieczego. Każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I tutaj to ten werset 14-15 mówi o, nawiązuje do sytuacji na pustyni, do sytuacji z Księgi Wyjścia, kiedy Mojżesz na pustyni, przepraszam, do Księgi Liczb, gdzie Mojżesz na pustyni wykonał węża miedzianego i w czasie epidemii, plagi, kiedy węże kąsały wszystkich, ten wąż miedziany ratował. Warto sobie to bardzo konkretnie wyobrazić. Wyobraźcie sobie, że jesteście na pustyni i oto u waszych nóg po prostu wszędzie na ziemi leżą węże. Wiją się żrące węże, trujące, kąsające węże. I wy musicie każdy krok uważać i każdy krok robić naprzód, uważając, żeby nie nadepnąć węża, żeby ominąć te wściekłe zęby węża. I teraz, na czym polegała ta cudowność tego, co wtedy się wydarzyło w narodzie wybranym? Otóż każdy był uratowany, kto zaufał i spojrzał na węża na tym wysokim palu. Ten wysoki pal z pięcioksięgu to jest no, zapowiedź krzyża. Na krzyżu już nie wąż miedziany, tylko Chrystus. I teraz o co chodzi? Człowiek, który ma pod sobą na ziemi mnóstwo węży, musi spojrzeć w górę. Teraz skupia się bardzo mocno, głowa jest bardzo mocno skupiona, spuszczona w dół i patrzy, żeby przypadkiem nie nadepnąć, żeby ominąć wszystkie możliwe zagrożenia, węże, a Mojżesz każe patrzeć w górę, zmienić sposób patrzenia. I to jest dopiero zaufanie, że Bóg mnie uzdrowi. Że zamiast robię krok naprzód, ale zamiast patrzeć pod nogi, patrzę na krzyż. To nie znaczy, że te wszystkie węże zniknęły. Bo tam jest powiedziane jasno, że kogo wąż ukąsił, ten pozostawał przy życiu, o ile patrzył na węża na palu. A więc co z tego, że stąpam po wężach i żmijach, jeżeli patrzę na krzyż, to mi się nic nie wydarzy. I to jest piękna zapowiedź w Starym Testamencie tego, co się dzieje z krzyżem Chrystusa. Zbawienie, bo to jest, tego symbolem jest krzyż, tego znakiem jest krzyż, zbawienie daje mi życie. I Chrystus nie pozbędzie mnie, wokół mnie nie pozbawi mnie węży, nie pozbawi mnie zasadzek, ukąszeń przez złego, ale sprawi, że ja to przeżyję, że ja będę zdrowy, że to mnie nie pogrąży. To znaczy pójście za Jezusem, to znaczy zaufanie krzyżowi Jezusa. Przestań się skupiać na tym, co masz pod nogami, przestań się gapić, wpatrywać w ziemię i załamywać, jakie to wielkie żmije wokół ciebie. Zacznij patrzeć w górę. Wznoszę swe oczy ku górom, bo stamtąd nadejdzie dla mnie pomoc. Patrzę na krzyż Chrystusa, bo tam jest nadzieja, bo tam jest zdrowie. W ten sposób zmieniamy perspektywę. I chyba najpiękniejsze zdanie Ewangelii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, werset 16, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna po to, by świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony. A więc tym kryterium sądu jest nasza wiara albo niewiara. Wierzysz? Jakie są twoje pytania? Warto o tym pomyśleć. Spotkanie Jezusa z Nikodemem niech będzie dzisiaj naszą medytacją, punktem wyjścia. Jeżeli chociaż jakaś jedna myśl, jeden wątek, może jeden werset, jedno słowo nas zainteresowało, zatrzymało, nad tym się skupiajmy. Nie chodzi w medytacji o to, żeby wszystko pojąć czy wszystko wyjaśnić, ale żeby znaleźć jakiś punkt zahaczenia dla takiej osobistej modlitwy. Tylko jeszcze dodam, że Nikodem pojawia się w Ewangelii Świętego Jana trzykrotnie. Pierwszy raz w tej tajnej, nocnej rozmowie, jeszcze jako właśnie taki ukryty, żeby go nikt nie widział, przychodzi nocą, ale ma konkretne, ważne pytania. Drugi raz to jest rozdział 7, werset 51, kiedy Żydzi gromadzą się, żeby oskarżyć Jezusa pierwszy raz. Chcą go pojmać, oskarżyć, żeby mieć święty spokój. Wtedy Nikodem mówi tak: czy prawo potępia człowieka, zanim go nie zbada, nie osądzi? Już nie przychodzi nocą, już nie jest takim cichym świadkiem, czy cichym może zwolennikiem Jezusa. On tutaj się staje jawnym uczniem. On staje w obronie Jezusa, nie jest kryptochrześcijaninem. Staje w obronie Jezusa. To także zdanie, które w kontekście dzisiejszej mojej propozycji stanięcia twarzą w twarz z Jezusem jako Nikodem jest bardzo ważne. Na ile ja jestem dzisiaj ukryty i przychodzę nocą, a na ile mam odwagę powiedzieć zdanie sprzeciwu wobec Sanhedrynu, stanąć jako jawny uczeń Jezusa. I wreszcie trzeci fragment, rozdział 19, werset 39, kiedy nie ma apostołów przy Jezusie, Jezus jest martwy, umiera na krzyżu, Józef z Arymatei wykupuje ciało Jezusa, nie ma apostołów, nie ma tych wszystkich świadków, tylu uzdrowień, tych, którzy pożerali chleb i ryby, które rozmnożył Jezus. Nie ma młodzieńca z Nain, nie ma dziewczynki, której powiedział Talita kum, nie ma nikogo. Wtedy właśnie przychodzi Nikodem. Przychodzi Nikodem i przynosi 100 funtów, jak czytamy, tych szlachetnych wonności. 100 funtów, czyli 30 kilogramów mniej więcej wonności. Niezwykła to wartość. Przynosi to, aby Jezusa namaścić i on się tym zajmuje. Nie ma jakichś tam wielkich scen, po prostu bardzo cichutko przychodzą, biorą razem z Józefem ciało Jezusa, balsamują je, namaszczają, owijają w płótna i kładą do grobu. Zobaczcie, że to jest od tego, co dzisiaj jest tym głównym tematem rozdziału trzeciego, kiedy Nikodem pyta się o Jezusa, widać w nim jakieś głębokie poszukiwania, dochodzi do wyznania wiary, kiedy staje się jako jawny uczeń, staje wobec Sanhedrynu i broni Jezusa, aż do momentu, kiedy wszyscy odchodzą, on ma odwagę przyjść do Jezusa, ma odwagę wziąć jego ciało i oddać mu tak wielki wyraz miłości, szacunku, czci. Niezwykle ciekawa, piękna postać Nikodema. Niech będzie dla nas dzisiaj przykładem. Nikodem. Miejmy odwagę dzisiaj twarzą w twarz stanąć przed Jezusem i modlić się tymi słowami Ewangelii Świętego Jana.